I siema, wszystkie karce, to was kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj mamy 100 pytań do Kartesa, czyli do mnie. I jeżeli wam się taki odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie na kanał, klikacie taki czerwony, który znajduje się na moim palcu tam na dole. I co, bez przedłużania, lecimy z odcineczkiem. Pierwsze pytanie, lecimy, no. Okej, okay, PC czy Xbox? Oczywiście, że PC. No, PC jest lepszy, dużo. Ulubiona bajka z dzieciństwa. Ulubiona bajka z dzieciństwa, o tutaj. Marta mówi, mówi, ten piesek zaje taką zupkę z literkami, to jest najlepsza bajka. Marta, jak zwyczajnie pies zrobi łapki, łapki, prrr, zaje się z literkową zupę je. Wracaj się z rubryczką Marty, grupa liter z nami, ja jak szalona. Najwięcej wiem o... Najwięcej wiem oczywiście o żużlu. Okej, góry czy morze? Góry czy morze, morze. Minecraft po śląsku, czy normalnie? Minecraft po śląsku! Śląska gadka najlepsza jest! Wiele jedno cyfr w lesie. Ją tego niwia. Hopie! Nie godo się ni i no nie. Ja? TSS z wąsem czy bez? No oczywiście, że z wąsem za parę lat. Ja tutaj zapuszczam już wąsa. Już widać? Już widać, tak. To bliżej teraz tutaj montaż wystawowy, czyli ten KTS. Wanna czy prysznic? Wanna czy prysznic? Prysznic, tak. Szybki, szybka kąpiel i... Czy masz drugie imię? Czy masz drugie... Tak, mam drugie imię, mam na imię Marek. No. Narty czy snowboard? Narty czy snowboard? Oczywiście, że narty. Kto cię zna najlepiej? Na mnie najlepiej rodzina, przyjaciele. Ja. Ekipa. Dobra, kolejne pytanko. No. Kto jest twoim idolem? Mój idolem jest tak, Lachu, Nester i wujek Bohun. Wuju! Wuju Bohun, lepszy. Samochód czy rower? Samochód czy rower? No, na razie rower, ale po 18 lipca oczywiście, że samochód. Czy masz jakieś fobie? Nie mam żadnej fobii. Co to jest fobia? No kto to wymyślił to pytanie? Ktoś ma fobię pająka. A to Michał. Ja mam a to Michał wymyślił to pytanie? Tak, no. A to wiemy dlaczego tak jest. Zmieńmy trochę. Czego się boisz? Czego się boję? Niczego się nie boję. Ile lat tworzysz filmy na YouTubie? Na YouTubie tworzę od 28 grudnia 2018 roku, czyli już 4 lata zaraz będą. No. Bungee czy skok z spadochronem? Bungee. Pierogi czy schabowe? Schabowy z frytkami, tak. Polski schabowy. Jakbyś musiał usunąć jeden ze swoich kanałów? Jakbym usunąć jeden ze swoich kanałów, to bym usunął kanał Kartes Games. Więc? Umarty kanał. Tam już nic nie ma, nic nie ma. Ale miałbyś PGL Sim rzucać i coś to zlechło. Jaki jest twój najgłupszy challenge, jaki robiłeś? Najgłupszy challenge, jaki robiłem? Nie mam żadnych, nie mam żadnych challenge na kanale przecież. Czy zmieniłbyś coś na swoim kanale? Tak, zmieniłbym. Chciałbym nagrywać właśnie więcej vlogów. Zmieniłbym kamerzystę. Tak, zmieniłbym kamerzystę. Michał! Michał, wracaj! Weź. Kamerzysta się obraził. No okej, okay, pytanie. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Moja piosenka ulubiona to jest... Dużo mam ulubionych piosenek, nie mam takiej jednej ulubionej piosenki. Czy łowiłeś kiedyś ryby? Czy łowiłem kiedyś ryby? Nie. Nie łowiłem nigdy ryby. Wolisz przekąski słodkie czy słone? Team słone. Wolisz do kogoś Kurwa, co jest? Zadzwonić czy napisać? Wolisz do kogoś dzwonić czy wysyłać SMS-y? Bo jak do kogoś zadzwonić? Polska czy Włochy? Polska? Kto to za takie pytanie? Pisałeś list do świętego Mikołaja? Tak, pisałem. Kiedy? Co chciałeś? Co? Jaka teść? O, tu musiałbym nalić. Żadnego litery P. Na P? Pomidor? Papryka? Warzywo! Bo pomidor to jest owoc! Serio? Serio? Serio! Kebab czy pizza? Kebab czy pizza? Nie, żadnej rzeczy z tych. Nie wiem, kebabu oraz pizzy. Jest. Jakie jest twoje ulubione święto? Moje ulubione jest... Nocny Marek czy poranny ptaszek? Oczywiście, poranny ptaszek. Tak, dziesiąta. Dziesiąta dzisiaj. Szósta rano, dzisiaj byłem o 6 wstałem. Gdyby nie YouTube, to co? Gdyby nie YouTube, to co? To bym sobie jeździł na rowerze, grał w piłkę cały czas, a... Gdyby nie YouTube, to przyjaciele. Wcale w ogóle tego nie robisz na co dzień? Nie, no ja wcale nie robię, co nie z droga Boga. Wcale zgam się tak. Wcale. Arbuz z pestkami czy bez? Nie wiem arbuza. Z
kim najdłużej rozmawiasz przez telefon? Najdłużej rozmawiam z przyjaciółmi, jak gramy, tak, różne gry albo Minecrafta. Tak. Z ekipą najdłużej. W CS-a gramy. CS-a. O, zobaczcie teraz, nie, w sumie ostatni vlog widzieliście najlepsze sceny z CS-a, także zobaczcie, jak to wygramy, co nie? Niedługo odcinek CS-a będzie. Dobra. Spoko. Muzyka na słuchawkach czy na głośniku? Muzyka na słuchawkach. Najśmieszniejsza rzecz, jaką usłyszałeś na swój temat. Najśmieszniejsza rzecz, jakąś... Że jest gruby. Nie, że jestem gruby, właśnie. Michał mówi, że jestem cały czas gruby. O kurde. Tymczasem Michała. Co jest twoją pasją? Moją pasją jest oczywiście, jak każdy youtuber powiem, moją pasją jest nagrywanie na YouTubie, tworzenie filmów oraz jeżdżenie na rowerze. Czy można jednocześnie oddychać ustami i nosem? Można. Można i właśnie to sprawdzacie. Właśnie to widzowie sprawdzacie. I właśnie też się śmiać, bo albo wam wyszło, albo wam nie wyszło. Marką, jakie byłoby twoje motto? Moje motto byłoby: kupuj UKRTS, najlepsza cena i najlepszej tej. Największe dziadostwo. Najlepsze wykonanie. Największe dziadostwo. Największe dziadostwo. Ty najmniejsze byś był. Przewróci się hot dog położony na stole. To prawo, albo na lewo, albo do przodu. Ja to miałam usunąć wtedy. Pytanie ode mnie. Co robisz, gdy nikt nie patrzy? Co robię, gdy nie patrzę? Gram w Minecrafta z ekipą. Może nie. Jaki był twój pierwszy telefon? Samsung A3. Samsung Galaxy S1 albo S2. Najlepszy prezent, jaki dostałeś? Najlepszy, jaki prezent dostałem, to było... Ciężkie do powiedzenia, no. Kamerzysta. Kamerzysta. Dostał falanyszkę i górnicką. Nie. I sroki, kamerzysta dostał. Tak, mnie dostał. I Michała. To już chyba tego, na ojcu. No, byka w chuj. Najlepszy prezent, jaki komuś sprawiłeś? Najlepszy, że to dużo. Sroce. Mi spalił kanet. Tak, dostał. I dostał karne na żurze. Na projektor gwiazd takiej pewnej osobie kupiliśmy. Wcale nie tej. Dobra. Wcale nie tej, no. Grill czy ognisko? Grill czy ognisko? Ognisko. Ognisko na wakacjach wieczorem. To macie tutaj kamery, trzeba jedynie kawałek się połować. No. Za co wielbisz ekipę? Za co wielbię ekipę? Za szczerość, za fajne granie z nimi. Słońce świeci, a kartese. Gra w piłkę, jeździ na rowerze i nagrywa filmy dla was. Rozumiesz słowo sukces? To sukces to jakby ktoś osiągnie, nie wiem, 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie, osiągnie jakiś cel w życiu, który sobie postawił, tak, przed sobą na przykład. Kolejne pytanko, no. Lato czy zima? Lato czy zima? Lato w lecie może dużo więcej rzeczy zrobić. Na przykład pojeździć na rowerze, pograć w piłkę, ponagrywać dużo ciekawszych filmów, albo pojechać na żużel, tak? I to jest niedługo żużel wraca, także wyczekujcie. Mam zarąbisty plan z Bartkiem właśnie nagrać zarąbistego vloga żużla. Podjedziemy do żużlowcy, do Mateusza Majchera. Nie tylko jednego, tylko wszystkiego. Do wszystkiego. Mateusz Majcher możliwe, że to ogląda, także Mati, podjedziemy do ciebie, będzie wywiad z Mateuszem Majcherem przeprowadzony. Czy jesteś zdyscyplinowany? To ekipa powinna się wypowiedzieć. Ja myślę, że jestem. Tak. Tak. No właśnie. Trzy razy tak przechodzi do kolejnego etapu. Ja pierwszy raz myślałam, że to będzie. I właśnie mamy tu połowę, że chcecie takich ciekawych, dużo ciekawych odcinków z ekipą zostawić. Co mamy zostawić? I łapek w górę. 140. 140 łapek, nagrywam kolejny ciekawy vlog. I co, patrzcie, tu, patrzcie, lata przyjdzie, gdzie jest przyjdzie do subskrypcji, na który pan? Tu sobie lata, patrz, hop, ja przyjąłem go, do sroki, soka, i wiesz, dobra. I co, kolejne, lecimy dalej z pytaniami. Okej, okay. Sandały z skarpetką czy bez? Bez! Co? Jazda! Słuchajcie, ja, no okej, okay, mamy jednego kolegę, co chodzi z sandałami i skarpetką, także może uda mi się to znaleźć zdjęcie i patrzcie, Jarek tak chodzi. O której godzinie najczęściej chodzisz spać? Zależy, czy są wakacje, czy chodzę do szkoły, także... Wakacje to chodzi... Nie, tak ogólnie najczęściej chodzę koło 23, tak ogólnie. Czy będą live'y? Tak, będą live'y, wyczekujcie, niedługo wracamy z live'ami. Najbardziej odważna rzecz, jaką zrobiłeś? No to zacząłem nagrywać na YouTubie. Na którym kanale będą najczęściej live'y? Na głównym kanale, na kanale KRTS. Frytki z ketchupem czy bez? Bez. A twój ulubiony serial? Mój ulubiony serial to jest Rancho Polski, należy serial. Ławeczka pod sklepem u Krysi. Hadziuk. Co? Hadziuk i jeszcze Benedi. Hadziuk, Solejak? Solejak, no. Było ich tam dużo. Czwórka, no. Szczerze.
Już znamy nazwiska wszystkich, no nie? Z Haciuk, Soleju. Był na pewno ten. Pietrek jeszcze Pietrek, był. O, Pietrek. I ten, Stachu. Stachu. Ulubiony film. Ulubiony film? Nie ma ulubionego filmu. Jaka jest twoja pierwsza myśl po przebudzeniu? Co dzisiaj będę robił, czy coś? No, mam nadzieję, że to wiecie. Będzie ciekawy dzień, że dużo się będzie działo. Twój najgorszy nawyk. Mój najgorszy nawyk jest to siedzenie długo na telefonie, oglądanie TikToka, scrollowania, na przykład przed spaniem. Śpiewanie pod prysznicem czy przed komputerem? Przed komputerem! Siedzę się! Przez co? Jakbyśmy to nagrywali! Przy Rusy! No jak Cesa z ruskimi to się śpiewa zawsze, bo Sroka tutaj wyzywa Rusków, a Miła wyzywa Rusków. Nie, ja nie wysyłałem, ja tylko właśnie gadałem wtedy. Tak, on mnie wyzywał. Kto z ekipy jest najładniejszy? Kto z ekipy jest najładniejszy? Oczywiście, że są najładniejsze, są dziewczyny, tak? Tutaj jedna, tutaj druga. Jeszcze jest jeden bardzo przystojny chłopak, który szuka dziewczyny. Podajcie tam na dole Instagram, Michał Hum. Ile miałeś lat, jak zacząłeś nagrywać? No to 4 lata temu, jak miałem 14 lat bodajże. To chyba była ogólnie 7 klasa podstawówki chyba. To 13 miałem. 8 chyba. 7-8. 7-10, na wakacjach na pewno zacząłem. Tak, 7-8 klasa podstawówki. Co nagrywałeś na początku? Nagrywałem na początku Minecrafta. Sąsiedzi, serię kapitalną sąsiady z Minecraft. Tutaj będą gdzieś, tutaj zobaczycie. Tutaj co, macie, absolwencją Kamila. Tutaj macie. Absolwencją Kamila. Tak. Jest powiązanie z serią Kamila właśnie. No. Są sąsiedzi. Ile masz obecnie lat? Mam obecnie lat 17. W lipcu będę miał 18. Tak, widzowie, jesteśmy zaproszeni na 18. Jarek już tam przygotowuje całą tą skrzynkę piwa. Dokładnie. Tak. I będzie super prezent dla Kamilka, także na pewno będzie vlog z urodzin. Na pewno będzie vlog z urodzin, także wyczekujcie. Tak, wyczekujcie. Kto z ekipy ma najlepszy styl? Najlepszy styl tak samo jak wcześniej dziewczyny mają najlepszy styl. I Michał. To się wytnie. Nie wytnie, to się nie wytnie. Ja ten odcinek będę montował, także mam całą kontrolę nad materiałem. Kogo z ekipy lubisz najbardziej? Wszystkich lubię z ekipy. Najbardziej. Skąd pomysł, aby nagrywać na YouTubie? Możesz je czyść nogą? No to skąd pomysł? No nie wiem, no jakoś się wziął, oglądałem Lacha właśnie. Dużo oglądałem Lacha. Nestera oglądałem, Wujkowo Chłona, no jakoś to się wzięło, no nie umiem powiedzieć, no. Kurde, chcę być jak oni, tak wiecie, nagrywać ciekawe odcinki. Vlogi, materiał z Ornikaszka jak Patryk. Co się dzieje z ekipą? Kto w niej teraz jest? O to, kto jest w ekipie? To może by... Tutaj się może ustawmy, bo jestem... Nie, no ogólnie, tu nie ma tej ekipy, miał być Michał, ale co Michał? Tu się może ustawmy, Michał tutaj śpi. Się wlepi te osoby, ustawia się zdjęcia tutaj. Macie, zdjęcia będą. Aha. Czekaj, patrzcie, tu macie zdjęcie z ekipy. Ja jestem, Bartusz, ja jestem. Nikola, Michał, Tobiasz, jest Jacek, Damian. Kogoś jeszcze pominęliśmy? Jeżeli kogoś pominęliśmy, to napiszcie. Przepraszamy bardzo. To napiszcie. Jak bardzo kochasz Nikolki z ekipy? Zależy którą, bo jedna jest zajęta. Przez Sebas takiego... Za! Przez kolegę! Nie chodzi tu o mnie. O tą Nikolę? Właśnie, i taki, jak przypomnijcie, chyba pierwszy mój vlog na kanale był taki semik, co tak zarzucił kołem. Na początku vloga. Tak, nie, to jest właśnie. Patrzcie, jak tu ładnie jedzie. Kolejny stunter. Siemaneczko. Jak się wybiłeś na YouTubie? Jak wybiłem się na YouTubie? Wybiłem się przez live ze skoków narciarskich, tak? To właśnie nielegalnie przyznać, bo to ukradałem jakby obraz z telewizji, dawałem na żywo. Jakby teraz mnie posądzili, to bym zapłacił dużą karę tak naprawdę. Ale ja nic nie nagrywałem, wszystko to ukryte, nic nie mówiłem. Kto będzie lub jest bramkarzem? Teraz na bramce? No teraz właśnie nie mamy jakiegoś bramkarza, no odpuszczałem powoli te odcinki z Orlika, właśnie chcemy na jakieś vlogi ponagrywać, ciekawsze odcinki, tak? Kim jest Nikola Górnicka w ekipie? Excuse me? No. Kim jest Nikola Górnicka? To jest asystentka kamerzysty. No i muszę to powiedzieć. Dobra. Średnio jej wychodzi. Ale tak. Kim jest Nikola Falander? Kim Nikola Falander jest, do Nikola powiecie. Nie, czemu miałam się wybrać? Jest asystentką, tak, pomaga nam wymyślać filmy, na przykład dodawać zdjęć na Instagrama, opisy.
dużo nam pomaga. Masz jakieś inne pasje niż piłka nożna i YouTube? Tak, moją pasją jest żużel, tak. Bardzo się interesuję żużlem, tak wiecie. No ogólnie nie chcę się chwalić, ale od 5 lat opuściłem jeden mecz w Rzeszowie żużlowy, także no niedużo osób ma lepszy rekord ode mnie. Kto w ekipie ma najlepszy charakter? Wszyscy mają najlepszy charakter, super się dogadujemy, szczególnie czasami z Michałem. Noga mnie boli. Szczególnie wczoraj, jak musiałam wyjechać do szpitala przez Michała. Czy poza nagrywkami widujesz się z ekipą? Tak, widujemy się prawie codziennie. Okej. Okay. Lekcje online czy stacjonarne? Oczywiście, że lekcje online, wtedy moje oceny idą tak w górę. I ten jest... Jakby bym wykazał, to by było takie... Takie skok, takie... Kąteczki dostaję na zdalnej. Ulubione picie? Ulubione picie to jest Timbark, ja położę skinia. A u pomarańcza do skinia. Dokładnie. Czy pijesz energetyki? Nie piję energetyków, nigdy nie piję energetyków. Czy chcesz zmienić kamerzystę? Nie, nie mam na razie w planach zmienienia kamerzysty. Teraz. Bo tak ktoś. Czy masz jakieś zwierzęta? Mam psa. Mam bażanta. No bażan chodzi po ogrodzie. Mój dziadek buduje bażantę. Biedny bażan, chciałeś mi go tam sprzedać. No. I on trzymał. I trzymał. Rachowic, strażak. Mam aksolotla, patyczaki, 2 ślimaki, 2 psy, 2 koty i 2 zakola. Lubię jeść pizzę. Zakup na potrzeby kanału. No, w najbliższym czasie no coś myśli. No i nie mamy. Niedawno był nowy statyw. Tak, no coś z powoli się zmienia, tak, nawet studio moje się zmienia, coraz lepsze sprzęty. Jakiej firmy był twój pierwszy komputer? Asus. Legenda. Jakie planujesz mieć pierwsze auto? Właśnie tutaj jest takie, no, które myślę na przykład na jakimś BMW na przykład, żeby sobie kupić, albo Peugeota 208 GTI, albo coś takiego. Tutaj macie w ogóle screenshot jakieś, macie auto, albo Golfa jakiegoś. Zobaczymy co wyjdzie, tak? Wyjdzie prawie. Audi. Z którego farminga zagrałeś po raz pierwszy? Ja z farming LS FS 13 chyba. Nie grałeś w 11? Nie grałem w 11, 13. A chcesz? Bo ja mam. Nie, nie chcę. A chłopie, legenda. Legenda, nie, FS chyba 13, jak wujek właśnie grał ze swoją tą córką, z Anią. Ja mam jeszcze 16. 2013 rok na pewno. 16 wiem, że była zepsuta, bo nie chciała się w ogóle odpalić na komputerze. Największą przyjemność przy nagrywaniu na YouTubie? Największa przyjemność to jak właśnie przy nagrywaniu, nie no, tworzenie takiej ciekawej treści. Może sobie poglądać. Tak, że wy oglądacie, ja się bardzo cieszę, jak film ma ponad 1000 wyświetleń, jest taki, no, fajnie, że widzę, że chcecie właśnie to oglądać, tak, że tworzymy bardzo ciekawe vlogi, śmieszne momentami, bardzo. W jakim wieku zaplanowałeś nagrywać na YouTubie? W jakim wieku co? W jakim wieku zaplanowałeś nagrywać no to ja... na YouTubie? Olek się urodził, to już do tego stworzony. Tak, urodziłem się od małego nagrywania. To, jak się urodził, to już kurde, tak przypołożę, no nie? Tak, no. A będę nagrywać na YouTubie, ja no. To czuję. To właśnie urywek właśnie, jak kiedyś próbowałem nagrywać, jak chyba miałem z 10 lat. Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Mój ulubiony przedmiot to jest oczywiście wychowanie fizyczne, czyli WF. Ile najwięcej przejechałeś w jeden dzień rowerem? To jest około 100 km w jeden dzień przejechałem. Ile wydałeś na potrzeby odcinków? O, tak razem zlicząc? To już sporo, no nie zliczam, wolę tego nie liczyć, żeby się nie przerazić, tak? Żeby nie wiedzieć, ile stracił. Nie, straciłem, no właśnie. Moja ulubiona potrawa? Moja ulubiona potrawa to jest schabowy z frytkami, tak, najlepsza potrawa w Polsce. W jaką grę lubisz grać najbardziej? Lubię grać w Minecrafta, w CS-a i w ETS-a 2. Oczywiście tak, z ekipą. Tak, z ekipą, tak. Najlepiej się gra z ekipą. Tak. Ile lat grasz w piłkę nożną? W piłkę nożną gram od dzieciństwa. Od trzeciego roku życia, czwartego. Pod domem grałem w piłkę nożną. Jakie były twoje pierwsze buty do piłki nożnej? No, już ja pamiętam. Na pewno jakiś Adidas. Cały czas gram w Adidasa, a jaki model to już nie pamiętam. Twój ulubiony napój gazowany? Nie piję napojów gazowanych. A do której idziesz klasy? Teraz? Jestem w klasie trzeciej technikum, a idę do czwartej klasy technikum. Jaki jest twój ulubiony youtuber? Mój ulubiony youtuber? Nie mam jednego takiego ulubionego, ale... Ma trzech. No i mam takich trzech, których bardzo oglądam, to jest Lachu, Wujek Bochun i Nester. Jakie zwierzęta lubisz najbardziej? Psy.
Team Pies! Team Pies! Widzowie, ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie w dzisiejszym odcinku, dawajcie, energia 100! No, jakie? Który to twój sezon w żużlu? Jakby na który sezon idę? Teraz? Czy... Który? Który to twój sezon w żużlu? To będzie... Który... to... Ogólnie na YouTube może się znaleźć jakieś zielonawetą w żużlu, także zobaczcie kawałek jeżdża w żużlu. Junior oczywiście lubelskiego klubu, pod siódemką Wiktor Trofimo, bo już internet huczał od kilku dni. I kurde, zacząłem na żużlu chodzić, jak Grzeszu jeździł się w Ekstralidze, to był rok 2015. Nie, ogólnie chodzę na żużlu od 2015 roku, czyli to będzie mój 8 sezon bodajże na żużlu. No. I to tyle będzie. I to, jeżeli wam się taki ciekawy odcinek spodobał, z jakim zostawcie łapeczkę, w ogóle subskrybujcie na kanał i łapę mają widz 140. I co, pamiętajcie, odcinki co niedzielę, trzymajcie się, do następnych odcinków. Siemano!